Pokażę Wam, jak szlifujemy szkło ręcznie. Zaczynamy od załamu najbardziej płaskiego, wtedy są najmniejsze wycierpienia. Teraz zmieniam kąt siekierki. Wracam znowu do płaskiego załamu i znowu na dół i na zmianę przejmujemy. Tak wygląda krawędź załamana. Jest już krawędzią bezpieczną. Nawiązując do pytania kolegi, jak przygotować szkło do handlowania? Należy pamiętać, że do szkła hartowanego musi mieć zaokrąglone narożniki. W tym celu użyję tarczki o frakcji 120. Jest to tarczka do kamienia. Można kupić u kamieniarza. Generalnie tak to wygląda. Jeżeli jest biała krawędź i jest to miejsce widoczne, poprawiamy papierami ściernymi 220, ewentualnie później 400. Należy pamiętać, że szlifierka musi mieć wolne obroty. Jeżeli będzie miała szybkie obroty i będziemy trzymali zbyt mocno w jednym miejscu, przepalimy szkło i odpryśnie krawędź. Zrobi się odprysk. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej.